Mam jeszcze jednego newsa dla was. Chodzi o Noda Ethir. Tutaj ja oczywiście stworzyłem tutaj wpis na blogu. Oczywiście zachęcam was do tego, aby wejść na bloga, przeczytać też inne wpisy, które tutaj się pojawiają. No bo mamy. Informacje właśnie o Blockchain Week w Dubaju. Mamy informacje na temat właśnie Binance i USDC oraz tutaj regulacji Mika. Napisałem też tutaj taki po prostu krótki wpis na temat portfela z Cypher Rock. Tak to się chyba mówi. X1. Oczywiście wpisy też znajdziecie po części na Twitterze. Ale jeśli chodzi tutaj o Noda którego sam zakupiłem i sobie odpaliłem, no to zrobiłem tutaj poradnik krok po kroku, jak go zainstalować na vps czyli na serwer po prostu. Oraz można też to zrobić na swoim komputerze. No i oczywiście wystarczy tutaj przejść i sobie poczytać, o co tutaj dokładnie chodzi. No tego jest tutaj sporo, jeśli chodzi o te informacje. Dodatkowo z takich jeszcze innych rzeczy, które ja zrobiłem, no to oczywiście założyłem sobie tutaj portal Medium. Zachęcam też do tego, aby ewentualnie mnie tam zaobserwować. Na Medium dodałem aktualnie dwa pierwsze wpisy. Jest wpis właśnie instalacji tego noda po angielsku oraz wpis instalacji tego noda po polsku. Tutaj myślę, że na Medium będę dawać właśnie tego typu rzeczy, które mogą po prostu zostać znalezione w łatwy sposób poprzez tą platformę. No i też tutaj jest cały tutorial, jak to zrobić. Dodatkowo jeszcze, jeśli chodzi o tego Ethira, no to wczoraj pojawiła się aktualizacja tego, iż właśnie Noda. Tutaj mieliśmy wersję 1.023, a pojawiła się wersja 1.024. No i tutaj na samym dole jest też informacja jak zrobić upgrade tego noda. Więc tu po prostu trzeba skopiować całą tą komendę i wpisać go w serwer. Jak obsługiwać serwer oraz w jaki sposób można tutaj to wszystko zrobić, znajdziecie tu. Jeśli oczywiście mielibyście jakieś wyzwania, jakieś Problemy, błędy no to możecie pisać do mnie tu w komentarzach albo oczywiście bezpośrednio też na Telegramie kontakt do mnie macie. To by było tyle. Dzięki za wszystkie lajki, wszystkie suby. No i lecimy z tym do przodu.